Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ludzkie gadanie. Dzisiaj moim gościem jest dr Norbert Slęsok, specjalista w zakresie filozofii politycznej, etyki czy filozofii ekonomii. I Norbercie, napisałeś pracę doktorską na temat filozofii społeczno-politycznej Hansa Hermana Hoppego i chciałbym z tobą właśnie o ideach tego autora porozmawiać. Jeśli mógłbyś wytłumaczyć, dlaczego postanowiłeś poświęcić aż całą książkę myśli Hoppego, jakbyś miał streścić pokrótce, co takiego nowatorskiego ten autor wniósł do filozofii społeczno-politycznej, żeby uzasadnić poświęceniu aż całego studium, to na co byś wskazał? Oczywiście. Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu, albo też dobry wieczór, w zależności od tego, o jakiej godzinie ten podcast się oficjalnie pokaże. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A przechodząc już do odpowiedzi na Twoje pytanie, dlaczego cała dysertacja i mam nadzieję za jakiś czas książka na temat Hansa Hermana Hoppego. Otóż doszedłem do wniosku, kiedy zastanawiałem się nad wyborem tematu dysertacji, że Hoppe byłby bardzo dobrym tematem, dlatego że zajęcie się jego myślą nie byłoby zajęciem, jakby to powiedział świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz, stricte antykwarycznym, to znaczy takim zajmowaniem się myślą danego filozofa czy danego myśliciela, szerzej mówiąc, które tylko zdaje sprawę z tego, co autor powiedział, kto na niego wpłynął, jaki był kontekst społeczno-kulturowy itd., itd. Hans Hermann Hoppe jest myślicielem ciągle żyjącym, bardzo współczesnym też w tym znaczeniu, że jego myśl jest bardzo aktualna, cały czas szeroko dyskutowana i nie bez przyczyny, dlatego że Hoppe, który w ramach libertarianizmu rotbardowskiego, tego najbardziej radykalnego, prawno-naturalnego i anarchistycznego nurtu, jest dość powszechnie postrzegany jako taki naturalny następca Maryja Rotbarda, jako intelektualny przywódca ruchu libertariańskiego, jest centralną postacią we właściwie wszystkich, albo w przynajmniej dużej części istotnych sporów teoretycznych, jakie się toczą w ramach współczesnej filozofii libertariańskiej, przynajmniej właśnie w tym jej węższym, bardziej radykalnym rotbardowskim nurcie. Z tego też powodu zajęcie się myślą Hoppego bardzo sprzyja refleksji krytycznej i merytorycznej nad badanymi koncepcjami, to znaczy mogłem się w swojej pracy zająć nie tylko referowaniem pewnych stanowisk, ale też pewną żywą myślą, do której można się odnieść krytycznie, merytorycznie, przedstawić własne stanowisko, skorygować autora, o którym pisałem tu i ówdzie, i zestawić go z jego polemistami. Nawiasem mówiąc, w podtytule mojej pracy doktorskiej znajduje się też wyrażenie spory o podstawy libertarianizmu. Dokładnie tytuł brzmi Filozofia społeczno-polityczna Hansa Hermana Hoppego, a spory o podstawy libertarianizmu. Wybrałem taki tytuł dlatego, że Hoppe jest głównym aktorem właśnie wielu sporów. Jest myślicielem wzbudzającym wiele kontrowersji i przyciągającym uwagę krytyków i polemistów. Stąd też właściwie, mimo że jest on głównym bohaterem mojej pracy doktorskiej, to nie jest jej bohaterem jedynym. Właśnie jego polemiści, stronnicy, również w zależności od dyskusji, w zależności od tematu, bywa, że jest to jeden i ten sam myśliciel, tak jak Walter Block na przykład, który w pewnych sprawach jest stronnikiem Hoppego, w pewnych jego krytykiem. Oni też są istotnymi postaciami w mojej pracy, nie tylko Hans Hermann Hoppe, natomiast Hoppe był właśnie dogodnym punktem wyjścia właśnie ze względu na jego status bardzo często inicjatora albo co najmniej ważnego uczestnika różnych takich kluczowych libertariańskich debat, które miały miejsce bądź cały czas mają
od kilkudziesięciu lat. I tutaj można wymienić kilka takich elementów, kilka takich innowacji, które Hoppe wprowadził do tematyki libertariańskiej, do tych wewnątrz libertariańskich debat teoretycznych. Z pewnością trzeba tutaj wspomnieć, i to zgodnie zresztą z opinią samego Hoppego, jest chyba jego najważniejszy wkład i jego najwybitniejsze osiągnięcie intelektualne, o sławnej etyce argumentacyjnej, czyli nowej propozycji uzasadnienia filozofii politycznej libertarianizmu, uzasadnienia libertariańskiej etyki praw własności z punktu widzenia paradygmatu filozoficznego, który wcześniej zupełnie z libertarianizmem się nie harmonizował i z nim nie współwystępował, to znaczy ze stanowiska współczesnej niemieckiej filozofii komunikacji, filozofii dyskursu opracowanej przez promotora doktoratu Hoppego, słynnego Jurgena Habermasa, a zwłaszcza innego mentora Hoppego, Karla Otto Apla, do którego Hoppe nawiązywał nawet bardziej. Ale to nie jest tylko to, chociaż wydaje się, że tutaj ten wkład Hoppego jest, jak powiedziałem, najbardziej doniosły. Oprócz tych kwestii, powiedzmy, stricte filozoficznych, tych dotyczących filozoficznych podstaw myśli libertariańskiej, a nawiasem mówiąc, też wkład Hoppego tutaj nie kończy się na etyce, dlatego że Hoppe, jak też starałem się pokazać w całej swojej pracy, jest autorem pewnego oryginalnego systemu filozoficznego, opartego na racjonalistycznej, jednocześnie komunikacyjnej i pragmatystycznej epistemologii, którą Hoppe opracował, kompilując ją z elementów zaczerpniętych od różnych innych myślicieli, od Ludwiga von Misesa, który jest tutaj źródłem dosyć oczywistym, po na przykład amerykańskiego pragmatystę Charlesa Sandersa Peirce'a, więc tutaj ten wkład Hoppego w opracowanie podstaw libertarianizmu jest naprawdę wielowątkowy i obejmuje cały filozoficzny fundament od filozofii teoretycznej, która u Hoppego przede wszystkim jest epistemologią, teorią poznania, aż po etykę. Ale właśnie, jak mówię, nie tylko to. Hoppe to też systematyczne opracowanie definicji i typologii ustroju socjalistycznego właśnie w książce, która niedawno pokazała się jako darmowy e-book na stronie Instytutu Misesa w teorii socjalizmu i kapitalizmu. Dalej, jest to systematyczny atak na teorię dóbr publicznych. To jest kwestia już bardziej ekonomiczna niż filozoficzna, aczkolwiek z dalekosiężnymi implikacjami dla filozofii politycznej. Tutaj Hoppe nie był może absolutnie oryginalny, dlatego że o tym wcześniej już pisał Rothbard, Man, Economy and State. Pisał o tym również Block w swoim artykule Public Goods and Externalities, kilka lat starszym niż teksty Hoppego na ten temat z późnych lat 80. Natomiast wydaje się, że teksty Hoppego w tym zakresie mają też już status takiego współczesnego klasyka, dlatego że tam znajdziemy taką najbardziej wyczerpującą i najbardziej usystematyzowaną refutację, takie najbardziej usystematyzowane odrzucenie teorii dóbr publicznych, co potem służy Hoppemu do dołożenia kolejnej cegiełki do gmachu uzasadnienia koncepcji anarchokapitalizmu. Wreszcie na poziomie takim, można powiedzieć, praktycznym, związanym z wcielaniem libertariańskich idei w życie, też Hoppe swoje zasługi położył. On przecież jest autorem sławnej koncepcji, chociaż znacznie później tak nazwanej niż koncepcja ta powstała, Europy Tysiąca Liechtensteinów, z której, czy która stanowi jeden z elementów albo jedną z odmian libertariańskiego secesjonizmu, czyli tej teorii, która mówi, że państwa należy zniszczyć i zmienić w wolne, bezpaństwowe terytoria poprzez ich rozczłonkowywanie. Czyli widzimy tutaj, że nawet wymieniając tylko kilka spośród tych osiągnięć Hoppego, bo tutaj należałoby też wymienić inne rzeczy, słynną książkę Hoppego Demokracja Bóg, który zawiódł, w której analizował porównawczo z libertariańskiego i czy austro-libertariańskiego punktu widzenia monarchii i demokrację, czy jego słynną koncepcję ograniczonej imigracji, wątki konserwatywne, które wprowadził do libertarianizmu. W tym wszystkim mieści się sporo rzeczy kontrowersyjnych. Niemniej jednak wszystkie te wątki były w libertarianizmie albo wątkami całkowicie nowymi, albo względnie nowymi. Wszystkie rozpaliły bardzo gorące debaty, wywołały ogromne poruszenie intelektualne, a to
zawsze stanowi wielką zasługę i powinno być radością dla każdego autora, że budzi tego rodzaju rezonans swoimi koncepcjami. Krótko mówiąc, Hans Hermann Hoppe jest dla współczesnego libertarianizmu myślicielem centralnym, myślicielem kluczowym i dlatego nie tylko warto było mu poświęcić pracę doktorską, ale też myślę, że każdy, kto się libertarianizmem interesuje, powinien i to gdzieś stosunkowo prędko się z myślą Hoppego zapoznać. To może od razu zdradźmy naszym słuchaczkom i słuchaczom, że umówiliśmy się od razu na dwa spotkania i jakby dzisiaj spróbujemy sobie trochę opowiedzieć o tych pierwszych czterech wątkach, które wspomniałeś, czyli o etyce argumentacyjnej, o definicji typologii socjalizmu, o teorii dóbr publicznych i o secesjonizmie. Natomiast te wątki, powiedzmy, bardziej kontrowersyjne, do których też bardziej krytycznie w swojej pracy się odniosłeś, pozostawimy na drugie spotkanie. I może od razu przejdźmy do tego pierwszego wątku dzisiejszego, czyli do tej etyki argumentacji. Na czym tutaj polega ta nowatorskość Hoppego i czy ta koncepcja jakoś się z czasem obroniła, bo z tego co wiem spotkała się z dość sporą krytyką. Rzeczywiście, spotkała się, chociaż ja sądzę i starałem się to w swojej pracy wykazywać, tak jak to zresztą robiłem w różnych moich artykułach, też jakoś stosunkowo niedługo kolejny się powinien na ten temat ukazać. Ta koncepcja została w dużej mierze niezrozumiana, kiedy się czyta całą debatę, która na jej temat się toczyła w różnych libertariańskich periodykach, to można odnieść wrażenie, że Hoppe i spora część jego polemistów mówią troszeczkę obok siebie i że, mówiąc wprost, krytycy Hoppego nie pojęli wyzwania, które on przed nimi postawił, a to z dwóch powodów. Trudno tutaj streszczać całą koncepcję etyki argumentacyjnej. Ona się opiera na dosyć zaawansowanych, takich mocno pogłębionych rozważaniach filozoficznych, głównie zaczerpniętych ze współczesnej filozofii dyskursu, tak jak powiedziałem, myśli Habermasa i Apla. Natomiast postaram się tylko zasygnalizować, żeby jakoś rozbudzić Państwa apetyty i na pracę Hoppego i na moje komentarze do nich, że pozwolę sobie na taką drobną autoreklamę, pozwolę sobie zasygnalizować dwa powody właśnie, dla których uważam, że ta dotychczasowa debata wokół koncepcji Hoppego podążała złymi ścieżkami i że z tych złych ścieżek należy ją zawrócić. Pierwsza kwestia to to, że właśnie cały ten bagaż filozoficzny, który za tą koncepcją stoi, został w tej debacie zupełnie pominięty. Hoppe formułuje swoje słynne a priori argumentacji, które głosi, że wszystkie tezy z roszczeniem do prawdziwości, roszczenie do prawdziwości to też jest taki termin wyprowadzony z filozofii Habermasa i Apla. Wszystkie tezy z roszczeniami do prawdziwości muszą być bronione w toku argumentacji i w związku z tym etycznym i koniecznym założeniem wszystkich procesów poznawczych, które muszą się wiązać z argumentacyjnym użyciem języka, z istoty swojej, jest przyjęcie etyki gwarantującej każdemu uczestnikowi rozmowy, każdemu uczestnikowi dyskursu autonomiczny status jako odrębnego, niezawisłego podmiotu dyskusji. I tutaj na przykład pojawiał się taki, i dalej Hoppe konkludował, że taki status może być zagwarantowany tylko poprzez uznanie libertariańskiej etyki prawa własności, zgodnie z którą każdy jest autowłaścicielem, to znaczy mówiąc ściślej, jest właścicielem swojego ciała, to po pierwsze, a po drugie ma władzę przejmowania na własność dóbr przez nikogo przedtem
niezawłaszczonych, dokonywania tak zwanych pierwotnych zawłaszczeń, na których następnie poprzez cały łańcuch dobrowolnych transferów, wymian spadków, darowizn i tym podobnych, budowany jest cały system wolnorynkowej dystrybucji praw własności. I teraz Hoppemu zarzucano na przykład, że nawet gdyby było tak, jak twierdzi, to pozwalałoby to tylko na uznanie praw uczestników dyskusji. To znaczy, jeżeli na przykład ja rozmawiam z Tobą, no i powiedzmy, że też jakoś pośrednio rozmawiam z Państwem, to znaczy naszymi słuchaczami, to powinienem na potrzeby tej wymiany zdań uszanować Twoje prawa i prawa naszych słuchaczy, ale już nic mnie nie zobowiązuje do tego, żebym na przykład uszanował prawa osób, których językiem ojczystym jest mandaryński, które nas nigdy nie posłuchają i które nigdy nie wezmą udziału w tej dyskusji. Tutaj jednak pomija się kluczową koncepcję, czy kluczową figurę teoretyczną, która jest obecna w myśli Hoppego, chociaż tylko implicite, żeby ją wydobyć i żeby uzyskać otwarte stwierdzenie, że ona tam jest, to musiałem napisać maila do Hansa Hermana Hoppego i po prostu się go zapytałem, czy moja interpretacja jest poprawna, że to tam jest, i on stwierdził, że tak, jak najbardziej, i dobrze myślę, więc interpretacja, którą teraz przedstawię, nawet jeśli nie jest tak łatwa do wydobycia z książek, bo właśnie Hoppe bardzo oszczędnie niestety się dzieli tymi założeniami swojej teorii, być może po to, żeby ją uczynić bardziej przystępną. Ta interpretacja została potwierdzona, więc ona jest już licencjonowana i autoryzowana. Chodzi mi mianowicie o figurę, jaką jest nieograniczona wspólnota komunikacyjna, co z kolei wiąże się z tak zwaną konsensualną teorią prawdy, której zwolennikiem jest Hoppe i którą to teorię wykłada przede wszystkim w swoich pracach niemieckojęzycznych. Stąd głównie anglojęzycznym czytelnikom libertariańskim te wątki są trochę słabiej znane. W tych jego pracach anglojęzycznych z kolei znajdujemy właściwie tylko jedną wypowiedź na ten temat, która w dodatku tu trochę kamyczek do ogródka, troszeczkę ginie w tłumaczeniu polskim, dlatego że ten fragment został oddany w sposób dosyć niejasny, więc może warto o tym wspomnieć. Otóż Hoppe pisze coś takiego, to jest w teorii socjalizmu i kapitalizmu, to jest w moim tłumaczeniu. To, co posiadające ważność lub prawdziwe, należy definiować jako to, co do czego każdy na gruncie libertariańskiej zasady nieagresji mógłby się zgodzić. Czyli prawdziwość sądów jest tutaj utożsamiana z potencjalną zgodą wszystkich podmiotów, które, jak z kolei pisze Hoppe w Eigentum Anarchie und Staat, są podmiotami autonomicznymi, to znaczy nie używa się wobec nich przemocy, ani nie znajdują się one pod groźbą użycia przemocy, są kompetentne, zainteresowane prawdą i uczciwe. Obiektywnie uzasadnionymi twierdzeniami są zatem takie twierdzenia, z którymi zgodzić mógłby się każdy jako autonomiczny, to znaczy nie znajdujący się pod groźbą przemocy podmiot. To jest konsensualna teoria prawdy, która się opiera na takim założeniu, że mówiąc w dużym uproszczeniu, jeżeli coś jest prawdziwe, to nie jest prawdziwe tylko dla mnie, jako tego, który stwierdza prawdziwość danego sądu, tylko jest to prawdziwe dla wszystkich istot rozumnych i kiedy stwierdzam prawdziwość jakiegoś sądu, to wnoszę, jak to nazywają Appel i Habermas, tak zwane roszczenie ważnościowe, roszczenie do prawdziwości, które jest roszczeniem adresowanym do wszystkich istot rozumnych, żeby się ze mną zgodziły. W związku z tym prawdziwymi sądami są takie sądy, które w jakiejś wyidealizowanej rzeczywistości takich podmiotów, które nie stoją właśnie pod przymusem, są kompetentne, racjonalne, etc., zostałyby przyjęte jako prawdziwe. Też od razu podkreślę, że to nie chodzi o to, że większość ma zawsze rację i że to, co przyjmują mądrzy ludzie, to jest prawdziwe. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że prawdziwymi wypowiedziami są intersubiektywnie uzasadnialne wypowiedzi, takie, co do których możemy przekonać innych ludzi, co do zasady, które możemy jakoś uzasadnić za
pomocą zrozumiałych dla innych argumentów. I tutaj pojawia się ta koncepcja idealnej albo nieskończonej wspólnoty argumentacyjnej albo komunikacyjnej. Chodzi tutaj właśnie o to, że tym hipotetycznym podmiotem, który stwierdza prawdziwość sądów, jest wspólnota takich właśnie podmiotów, niezależnych, kompetentnych, zainteresowanych prawdą, niezajętych czymś innym. W związku z tym, wracając do tego zarzutu, który był podnoszony przeciwko Hoppemu, że on uzasadnia tylko prawa własności dla uczestników argumentacji, ten zarzut ignoruje fakt, że w świetle teorii Hoppego wszyscy są potencjalnymi uczestnikami argumentacji. To znaczy teraz właśnie na przykład, kiedy sformułowałem moją wypowiedź, to ona docelowo w pewnym sensie jest adresowana do wszystkich, ponieważ co do zasady wszystkie racjonalne osoby, w tym rodzimi użytkownicy języka mandaryńskiego, którzy mogą przecież ostatecznie skorzystać z tłumacza, są jej adresatami. Więc tutaj widzimy na przykładzie tego zarzutu, jak sięgnięcie do tego całego filozoficznego zaplecza pozwala z jednej strony Hoppego lepiej zrozumieć, a z drugiej strony pozbyć się pewnych zarzutów co do jego koncepcji. Dalej, i to jest ta druga kwestia, która w debacie została przeoczona, koncepcję Hoppego często interpretowano tak, jak gdyby on opisywał praktyczne, w znaczeniu empiryczne, doświadczalne warunki prowadzenia argumentacji. Na przykład wytaczano taki zarzut, że Hoppe nie zauważa, że przecież libertariańsko rozumiane prawa własności nie były szanowane właściwie nigdy, a mimo to ludzie jakoś argumentują. Nawet niewolnicy mogą wchodzić w jakiś dyskurs, w jakąś wymianę argumentów ze swoimi właścicielami, co miałoby tę koncepcję Hoppego falsyfikować. Tymczasem Hoppe nigdy w ten sposób nie stawiał problemu. Jeżeli sobie poskładamy to, co pisze on w swoich różnych pracach, a jest to wyłożone najklarowniej w jego ostatnich tekstach, zwłaszcza w tekście przemówienia wygłoszonego dla Property and Freedom Society w 2016 roku pod tytułem On the Ethics of Argumentation. Jeżeli na te teksty spojrzymy, tak pozbieramy właśnie wszystko, co tam jest, te teksty poświęcone etyce argumentacyjnej, to zauważymy, że istota koncepcji Hoppego tkwi w czym innym. Hoppe stara się pokazać, że tylko etyka libertariańska, tylko libertariańska koncepcja dystrybucji praw własności pozwala na rozstrzygnięcie według jakiejś zasady wszystkich konfliktów o rzadkie zasoby, jak on to mówi, od początku ludzkości. I sprzeczność, w którą wikłałby się przeciwnik libertarianizmu, a tutaj może jeszcze do tego nawiążę, bo chyba o tym nie wspomniałem, według Hoppego każdy, kto odrzuca, i to ma być miażdżąca siła jego argumentu, każdy, kto odrzuca etykę libertariańską, wikłałby się w nieuniknioną sprzeczność praktyczną, ponieważ argumentowałby na rzecz nielibertariańskiej teorii sprawiedliwości rozdzielczej, jednocześnie w samym akcie argumentowania, traktując swoich rozmówców, swoich partnerów w argumentacji jako autonomiczne podmioty, musiałby już tę etykę uznawać, dlatego każda nielibertariańska etyka właśnie wikła się w taką czynną, albo jak to się w filozofii mówi, pragmatyczną sprzeczność. I teraz na czym właściwie ta sprzeczność polega? Tutaj kluczowa jest kategoria wolności od konfliktów. Teoria Hoppego właśnie mówi, że rzadkość zasobów, to, że mamy mniej zasobów niż potrzeb, które technicznie rzecz biorąc możemy za pomocą tych zasobów zaspokoić, powoduje możliwość konfliktów pomiędzy nami, ponieważ rzadkość w wymiarze międzyosobowym oznacza rywalizacyjność. Ja chcę użyć dobra A do celu X, a ty chcesz użyć dobra A do celu Y. I teraz, jeżeli nie mamy jakichś racjonalnych reguł pozwalających rozstrzygnąć, do kogo należy dobro A, to ostatecznie o tym, kto weźmie dobro A, ja czy ty, będzie musiała zadecydować siła. Konflikt będzie nieunikniony i właśnie Hoppe twierdzi, że taki zbiór zasad, który nie wygeneruje żadnych konfliktów, a wszystkie je rozwiąże, to libertariańska etyka praw własności. Trzeba by długo też mówić, dlaczego jego zdaniem tak właśnie jest, już trzeba po prostu sięgnąć do jego prac, ale w każdym razie o to chodzi w etyce argumentacji.
I teraz sprzeczność, w którą by się wikłał przeciwnik libertariańskiej teorii praw własności, nie polegałaby na tym, że nie da się argumentować będąc niewolnikiem, albo nie da się argumentować nie żyjąc w akapie, w anarchokapitalizmie. Ta sprzeczność polegałaby na tym, że ktoś, kto by proponował etykę inną niż libertariańska, musiałby proponować etykę generującą konflikty, zamiast je rozwiązywać, czyli proponowałby pseudo normy, antynormy, zamiast norm, ponieważ normy mają to do siebie, że stanowią przeciwieństwo konfliktów z natury swojej. A jeżeli ktoś chce konfliktu o zasoby, zamiast te konflikty rozwiązywać, to po co właściwie argumentować? To po pierwsze, na tym polegałaby sprzeczność. Argumentowałby na rzecz takiej dystrybucji praw własności, która byłaby sprzeczna z samym celem dyskusji, jakim jest znalezienie niekonfliktowego sposobu dystrybucji praw własności. Druga rzecz to taka, że nasza autonomia może być według Hoppego zagwarantowana tylko w takiej sytuacji, kiedy nasze prawa są chronione przez jakieś racjonalne zasady, jednoznacznie rozstrzygające konflikty o rzadkie zasoby, w tym prototyp rzadkiego zasobu, jakim jest nasze ciało. Inaczej nie jesteśmy autonomiczni, ponieważ pokój między nami jest tylko rzeczą prowizoryczną. Mamy prawa tylko tak długo, jak ktoś nie zdecyduje się rzucić się nam do gardła. W związku z tym nasz pojęcie naszej autonomii jako osób wymaga wypracowania takich racjonalnych norm dystrybucji zasobów. To jest celem argumentacji praktycznej, argumentacji co do podziału dóbr. I jeżeli ktoś proponuje tezę, czy proponuje dystrybucję praw własności, jakąś koncepcję sprawiedliwości, która takich zasad nie jest w stanie formułować, ten popada w sprzeczność praktyczną. Na tym polega sprzeczność, którą ma się wikłać według Hoppego przeciwnik etyki libertariańskiej, a nie na tym, że nie da się fizycznie na przykład argumentować bez praw własności, tak jak zdają się zakładać niektórzy jego polemiści. To widać też na przykład w tym słynnym zarzucie Murphy'ego i Callahana, że żeby argumentować, nie trzeba mieć pełni praw własności, ponieważ wystarczy, że mam prawa do użytkowania moich ust i na przykład ręki, którą piszę, natomiast nie muszę mieć praw do swoich nóg i nerek. Oczywiście jest to w świetle tego, co powiedziałem, nietrafiony zarzut, dlatego że taka teoria dystrybucji praw własności, która rozstrzyga sprawę podziału własności ust i rąk do pisania, a nie rozstrzyga sprawy własności nóg i nerek, z istoty swojej nie może rozstrzygać wszystkich konfliktów od początku ludzkości, ponieważ rozstrzyga racjonalnie tylko konflikty dotyczące ust i rąk, pozostawiając konfliktowi i walce kwestie nóg i nerek, co można by ująć w taki oto sposób, że oczywiście gdyby na przykład krytycy Hoppego urodzili się bez rąk i nóg, to niewątpliwie mogliby argumentować nadal, ale teraz kiedy mają nogi, kiedy mają ręce i kiedy mają nerki, to byłoby niewątpliwie ograniczeniem ich autonomii i autonomicznej pozycji w debacie, gdyby ich na przykład zaatakować serią low kicków podczas argumentacji. Też na tym polega różnica. Okej, to może, żebyśmy jeszcze zdążyli te kolejne wątki przejść, to na tym zakończmy, a może jeszcze powiedz, czy te teksty, te argumentacji twoje, o których wspominałeś, są jakoś powszechnie dostępne w internecie? Możemy do nich jakoś zalinkować? Wiesz co, jeden jest dosyć stary i tak jest dostępny, można do niego zalinkować. Natomiast drugi jeszcze czeka na publikację. To jest tekst, który napisałem jakiś czas temu, ale wiadomo, ci, którzy mają coś wspólnego z nauką akademicką, to wiedzą, jak to wygląda, że na publikację tekstów troszkę się czeka, więc właśnie czekam jeszcze. Okej, to do tego pierwszego zalinkujemy. Gdyby drugi się ukazał, to zawsze możemy w opisie uzupełnić, a może przejdźmy do kolejnego wątku, czyli tej nowej definicji socjalizmu i jego typologii. Dlaczego to miałoby być dla libertarian ważne? Dlaczego to miałoby być ważne dla libertarian? Dlatego, że pozwala sobie uporządkować na nowo różne podejścia, które może zastosować wróg, tak to mocno ujmę, i jednocześnie pozwala na stwierdzenie pewnej zasadniczej tożsamości pomiędzy wrogami, to znaczy pomiędzy ich celami i pomiędzy ich metodami. Przy czym
Można tutaj mieć pewne wątpliwości co do terminologii, którą Hoppe przyjmuje, ale o tym zaraz. Ta nowa definicja socjalizmu, którą zaproponował Hoppe, jest taka, że socjalistycznym nazywamy każdy system, który opiera się, czy którego założenia normatywne wiążą się z systemowym odejściem, czy systemowym pogwałceniem, systemowym naruszaniem praw własności definiowanych w świetle filozofii libertariańskiej. Innymi słowy, każdy system etatystyczny, każdy system państwowy, w którym jakaś grupa ludzi roszcząca sobie monopol do sprawowania przymusu, do rozstrzygania konfliktów i ściągania podatków na danym terytorium. Każdy system, w którym taka grupa się pojawia i sobie taki monopol skutecznie rości, będzie odchodził od libertariańskiego modelu dystrybucji praw własności opartego na autowłasności, pierwotnych zawłoszeniach i dobrowolnych transferach. I w związku z tym taki system będzie socjalistyczny, ponieważ nie będzie oparty na własności prywatnej, tylko jakimś kolektywnym naruszaniu praw własności prywatnej. I z tego punktu widzenia, pomiędzy powiedzmy minarchizmem a la Robert Nozick czy Ayn Rand, a socjalizmem w stylu stalinowskim istnieją co prawda bardzo znaczące, czego nie można negować, niemniej jednak różnice stopnia, ponieważ wszystkie systemy etatystyczne opierają się na naruszaniu praw własności. I tutaj pojawia się pewien taki problem, bo wiadomo, że taka definicja socjalizmu, która będzie włączała z jednej strony Józefa Stalina, ujmując rzecz na przykładach, a z drugiej strony Ayn Rand, jest niezwykle szeroka i sprzeczna z tradycyjnym sposobem mówienia o socjalizmie, po prostu z uzusem językowym. Socjalizm, jak wiedzą wszyscy jakoś tam choćby powierzchownie zaznajomieni z historią myśli politycznej, był pewną konkretną ideologią polityczną, która się narodziła w konkretnym momencie historii, stawiała sobie określone cele, powiedzmy sobie szeroko egalitarne, i chciała je urzeczywistnić za pomocą kolektywizacji środków produkcji, a niekiedy nie tylko środków produkcji, ale też dóbr konsumpcyjnych, w zależności od tego, o jakim wariancie mówimy. Natomiast Hoppe mówi o czterech typach socjalizmu. Z jednej strony mamy typ, jak on to nazywa, socjalizm w stylu rosyjskim, ale to nie jest dobra nazwa i słusznie tłumacz polskiego wydania Teorii Socjalizmu i Kapitalizmu, kolega dr Paweł Nowakowski, zmienił to na socjalizm w stylu sowieckim. Więc mamy socjalizm w stylu sowieckim, czyli socjalizm, powiedzmy, sensu stricto, tak jak tego terminu używał chociażby Ludwig von Mises, czyli kolektywizację środków produkcji, zniesienie prywatnej własności środków produkcji i zastąpienie jej własnością publiczną. Oprócz tego mamy socjalizm socjaldemokratyczny, gdzie utrzymuje się nominalnie prywatną własność środków produkcji, ale jednocześnie w celu realizowania postulatów egalitarnych państwo nakłada podatki i przyjmuje dużą część dochodu, albo przynajmniej jakąś część dochodu swoich obywateli, którzy, czy ludności, czy klasie poddanej wyzyskowi. Po trzecie mamy, i to jest ciekawa rzecz dla tych, którzy znają Hansa Hermana Hoppego głównie z Demokracji Boga, który zabił, czyli książki zawierającej cały szereg wątków konserwatywnych. Hoppe tamże, to znaczy w Teorii Socjalizmu i Kapitalizmu, pisze o konserwatyzmie dużo krytyczniej. Mamy mianowicie socjalizm typu konserwatywnego, który dla osiągnięcia celów nieegalitarnych, dla utrzymania dotychczasowego porządku społecznego i kulturowego, sięga po politykę regulacji, różnego rodzaju restrykcji, również protekcjonizmu, i w tym sensie też jest socjalistyczny, że narusza prawa własności prywatnej. No i wreszcie mamy taki socjalizm, który jest bardzo popularny w internecie obecnie, czyli socjalizm inżynierii społecznej. To jest taka naukowa wersja socjalizmu, która nie ma żadnej takiej pryncypialnej koncepcji socjalistycznej dystrybucji praw własności, tylko odwołuje się do koncepcji pozytywistycznych czy
generalnie empirystyczny w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, dotyczących filozofii nauki, uważa, że niczego nie można wiedzieć na pewno, na przykład nie można wiedzieć na pewno, że socjalizm jest czymś gorszym od kapitalizmu i w związku z tym domaga się poddawania społeczeństwa inżynierii społecznej na zasadach takich cząstkowych interwencji w życie społeczne i dokonywania eksperymentów na ludziach w gruncie rzeczy, gdzie posiłkując się obecnym stanem badań, odwołując się do wskazań naukowców, politycy wcielają metodę naukową w życie, to znaczy próbują różnych rozwiązań na nas i w ten sposób, posługując się nami jak pionkami na szachownicy, zyskują materiał empiryczny, który albo potwierdza słuszność jakiejś polityki, albo ją falsyfikuje i wtedy się zmienia politykę i poddaje się nas jakiemuś nowemu eksperymentowi. Można by sobie długo rozmawiać na temat tych różnych modeli socjalizmu, na temat tych różnych typów idealnych. Jest to bardzo ciekawa rzecz i bardzo użyteczna. No, na przykład model socjalizmu w stylu konserwatywnym nadaje się idealnie do analizowania polityki obecnej ekipy rządzącej w Polsce, co chyba się nasuwa każdemu, kto ten rozdział teorii socjalizmu i kapitalizmu czyta. Też, żeby pozostać przy tym przykładzie, pozwala to rozproszyć pewne takie utarte, a nie prawdziwe ujęcia tej obecnej polityki, które się pojawiają tu i ówdzie wśród zwolenników wolnego rynku. Na przykład twierdzi się, że obecny rząd jest rządem lewicowym, ponieważ prowadzi politykę redystrybucyjną. Ale jeżeli weźmiemy chociażby flagowy program redystrybucyjny obecnego rządu, czyli 500+, i zapytamy, jakie są cele tego programu, to szybko się zorientujemy, że cele te nie są egalitarne, a więc to nie są cele równościowe, takie jakie proklamowałyby ruchy socjalistyczne w stylu sowieckim, czy socjalistyczne w stylu socjaldemokratycznym. Cel jest w gruncie rzeczy nieegalitarny, dlatego że wiąże się z promocją określonego stylu życia rodzinocentrycznego. Wszystkie rodziny z dziećmi mają dostawać pieniądze na koszt ludzi, którzy nie mają dzieci i którzy będą płatnikami netto w ramach takiego procederu. Celem jest tutaj zakonserwowanie pewnej tradycyjnej struktury społecznej opartej na rodzinie, a zatem cel jest nieegalitarny, ponieważ wartościuje się pewien styl życia związany z posiadaniem i utrzymywaniem rodziny wyżej niż alternatywne style życia i redystrybucja służy do podtrzymania tego definiowanego jako tradycyjny i pożądany rodzinnego, familijnego stylu życia. Więc mamy tutaj nieegalitarny, konserwatywny socjalizm zorientowany na utrzymanie określonego stanu struktury społecznej. Więc tutaj mamy przykład, jak to podejście Hoppego może być użyteczne. Jednocześnie właśnie wskazując nam na to, że pomiędzy tymi różnymi typami socjalizmu, przynajmniej z punktu widzenia libertariańskiej teorii sprawiedliwości, istnieje zasadnicza tożsamość wyrażająca się właśnie w naruszaniu praw własności, naruszaniu prawa naturalnego. Z drugiej strony można tutaj mieć pewne zastrzeżenia właśnie co do tego, że ta definicja socjalizmu jest jednak sprzeczna z uzusem i nadmiernie w stosunku do niego rozszerza zakres stosowania terminu socjalizm poza to, co wyrasta z historycznie rozumianej egalitarnej ideologii socjalistycznej. Być może więc lepszym terminem byłby tutaj etatyzm, to już każdy powinien sobie sam rozstrzygnąć. Niemniej wydaje mi się, że poprzez zestawienie ze sobą tych różnych typów etatyzmu czy socjalizmu jesteśmy w stanie wskazać i Hoppe wskazuje na bardzo wiele istotnych kwestii. To ja tylko przypomnę, że jeśli ktoś z Państwa wejdzie na stronę dołączmises.pl i zechce zapisać się do naszego newslettera, to właśnie otrzyma elektroniczną wersję książki Teoria socjalizmu i kapitalizmu, gdzie można między innymi zapoznać się z tą hopowską typologią socjalizmu i poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, w jakiego rodzaju modelu społeczno-ekonomicznym obecnie żyjemy. Ja wracam do rozmowy z doktorem Norbertem Stenzokiem. Rozmawiamy dzisiaj o filozofii społeczno-politycznej Hansa Hermana Hoppego.
I kolejny wątek, który mieliśmy poruszyć, to w zasadzie wątek bardziej ekonomiczny, czyli krytyka teorii dóbr publicznych. Dlaczego to jest tak ważna część myśli Hoppego? Dziękuję Ci za takie sformułowanie pytania, dlatego że zajęłoby nam sporo czasu, gdybyśmy mieli wracać do samej teorii dóbr publicznych i do jej austriackiej krytyki. To są zresztą rzeczy stosunkowo znane, a nawet jeśli nie, to jest całkiem sporo źródeł na ten temat po polsku, również na stronie Mises.pl można z tego, co kojarzę, sporo tekstów na ten temat znaleźć. Choćby Jakub Wiśniewski sporo na ten temat mówił i pisał, więc można tutaj też do jego tekstów czy wykładów się odwołać. Natomiast co jest taką istotną konsekwencją tego odrzucenia teorii dóbr publicznych przez Hoppego i co Hoppe tutaj wprowadza nowatorskiego do tej krytyki z punktu widzenia jej praktycznych implikacji? Otóż teoria dóbr publicznych w ogromnym skrócie i pewnym, jak sądzę, dopuszczalnym uproszczeniu głosi, że istnieje taka klasa dóbr, właśnie owych dóbr publicznych, które różnią się od innych dóbr nazywanych dobrami prywatnymi, tym, że te pierwsze, to znaczy dobra publiczne, nie mogą być efektywnie dostarczane przez rynek, przez siły wolnej, prywatnej przedsiębiorczości, dlatego że mają one pewne cechy, które decydowałyby o tym, że ich produkcja na wolnym rynku byłaby niedostatecznie duża. Te cechy to z jednej strony niewykluczalność w konsumpcji, tutaj podaje się słynny przykład latarni morskich, mocno zresztą kontrowersyjny. Bez względu na to, czy ktoś na morzu zapłacił za latarnię, czy nie zapłacił za latarnię, to będzie miał oświetlane, więc pojawia się pokusa do tego, żeby nie płacić i jeździć na gapę. W związku z tym z kolei producenci nie będą motywowani do tego, żeby takie latarnie stawiać, ponieważ właśnie ludzie nie będą im płacić. A z drugiej strony mamy też drugie kryterium, czyli nierywalizacyjność, polegającą tutaj na tym, że korzystanie przez następnych konsumentów z danego dobra nie obniża satysfakcji pozostałych konsumentów. Jeżeli na przykład mamy znowu tę latarnię morską, to ja jako żeglarz mogę korzystać ze światła w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy jeszcze w pobliżu jest 10, 15 czy 20 następnych statków, które też znajdą drogę do portu dzięki tej latarni. I to są powody, które mają generować tak zwany problem gapowicza, to właśnie, że ludzie nie będą chcieli płacić za dane usługi, dlatego nie będzie się ich, czy dane dobra, i dlatego nie będzie się ich opłacało produkować. Na co można odpowiadać na różne sposoby w literaturze austriackiej i w tekstach Hoppego i innych autorów. Sporo zarzutów przeciwko tej teorii wysuwano. Ja bym tutaj tylko wspomniał o jednym jej aspekcie, właśnie tym bardzo istotnym z praktycznego punktu widzenia. Takim podręcznikowym przykładem, na przykład Samuelson i Nordhaus w swoim takim bardzo popularnym podręczniku ekonomii ten przykład podnoszą, jest kwestia obrony narodowej, jako takiego modelowego dobra publicznego, które musi być utrzymywane z podatków, musi być dostarczane przez zorganizowany monopolistyczny aparat przemocy, jakim jest państwo, ponieważ na wolnym rynku ludzie by nie chcieli płacić za obronę. Byłoby za mało obrony, ponieważ ja na przykład mieszkając w Katowicach bym stwierdził, że no cóż, jak w Warszawie zorganizują obronę przed Putinem, to ja też skorzystam z obrony przed Putinem, więc może jak już oni są tak patriotycznie zapaleni i płacą na obronę przed Putinem, to ja się po prostu podepnę. Ja na tym skorzystam. W związku z tym malałyby bodźce do tego, żeby ktokolwiek płacił na obronę przed Putinem i w rezultacie zostalibyśmy napadnięci przez Putina. Ale Hoppe zwraca uwagę, tak nawiasem mówiąc,
Putin się tylko tutaj pojawia jako taki przykład hipotetyczny. Nie chcę wypowiadać żadnych sądów w zakresie tego, czy grozi Polsce inwazja ze strony Federacji Rosyjskiej, czy też nie grozi. To się sytuuje mocno poza obszarem moich kompetencji badawczych. Natomiast jest to taki przykład nośny we współczesnej Polsce, dlatego go podaję. Krótko mówiąc, wniosek z teorii dóbr publicznych byłby taki, że to państwo musi nas zabezpieczyć przed Putinem, natomiast byłoby rzeczą nieefektywną, gdybyśmy to my się zabezpieczali przed Putinem. Hoppe natomiast wskazuje na to, że to, co mówią teoretycy dóbr publicznych, cofa nas w pewnym aspekcie do przedsubiektywistycznego etapu w rozwoju nauki ekonomii. To znaczy, zamiast mówić o konkretnych preferencjach manifestowanych w działaniu przez konkretnych konsumentów na rzecz konkretnych dóbr, mówi się tutaj o pewnych ogólnych klasach dóbr. Tymczasem pojęcie obrony narodowej, czy w ogóle pojęcie obrony jako pewnej usługi, należałoby zdehomogenizować i zwrócić uwagę na to, że w gruncie rzeczy nie ma czegoś takiego jak obrona narodowa, ponieważ w zależności od naszych preferencji, ale też w zależności od lokalizacji geograficznej, nasze potrzeby związane z obroną będą się różnić. Też wielkość naszego majątku tutaj na przykład wchodzi w rachubę. Jak na przykład wiadomo, kiedy zaczyna się wojna, to ludzie masowo uciekają z miast do wsi. Dlaczego? Dlatego, że to miasta są bombardowane, a nie wsie. To one są najbardziej narażone na stanie się teatrem działań wojennych. Z tego powodu wsie okazują się bezpieczniejszym rozwiązaniem niż miasta. W związku z tym, czym innym, mówi Hoppe, jest zapewnienie bezpieczeństwa miastu, a czym innym jest zapewnienie bezpieczeństwa wsi. Jeżeli to sobie jeszcze w kontekście polskim bardziej zdehomogenizujemy, to też okaże się, że pewne kwestie lokalizacyjne na mapie Polski mają duże znaczenie. Inne jest na przykład zapotrzebowanie na obronę przed, czy ubezpieczenie od ataku ze strony Armii Federacji Rosyjskiej u kogoś, kto powiedzmy mieszka na Warmii i Mazurach i jak czytam u różnych modnych ostatnio autorów geopolitycznych, tamtędy właśnie mają przejść wojska rosyjskie, kiedy już będą Polskę atakować, a inne jest zapotrzebowanie kogoś, kto mieszka na wsi, powiedzmy na Górnym Śląsku, w Pilchowicach, gdzie można wątpić, czy ta Armia Federacji Rosyjskiej kiedykolwiek wiek dotrze. Również inne, ze względów opisanych powyżej, jest zapotrzebowanie na obronę przed Putinem ze strony mieszkańca Warszawy, która może na przykład podlegać bombardowaniu nuklearnemu, od zapotrzebowania, które zgłaszałby na wolnym rynku znowuż nasz hipotetyczny mieszkaniec Pilchowic, gdzie trudno się spodziewać, żeby Federacja Rosyjska chciała spuszczać bomby, czy to atomowe, czy to konwencjonalne, akurat na Pilchowice, czy powiedzmy sobie Knurów. W związku z tym nie ma jednego bezpieczeństwa, nie ma jednej obrony narodowej, która byłaby taka sama dla wszystkich. Są różni ludzie z różnym majątkiem, o różnej wartości, zamieszkujący różne obszary geograficzne, o bardzo różnej specyfice, co w sumie daje nam cały szereg czynników, które należałoby uwzględniać przy określaniu zapotrzebowania na obronność i przy przypadku takiego systemu wolnorynkowego wyliczaniu po prostu składki ubezpieczeniowej, jaką ktoś chcący się ubezpieczyć przed zewnętrzną agresją musiałby płacić. To jest taka praktyczna konsekwencja odrzucenia teorii dóbr publicznych, która pokazuje nam na to, że Hoppe to zresztą pisze wprost, ta teoria jest pewnego rodzaju ideologią, która ma uzasadnić istnienie państwa i dostarczanie przezeń przynajmniej niektórych dóbr, gdy tymczasem, jeśli się dobrze zastanowić, taka jest konkluzja Hoppego, dobra, które miałyby być dostarczane w analizowanym przez nas przypadku obrona narodowa, właściwie nie istnieją, ponieważ nie ma czegoś takiego jak obrona narodowa, której dostarczanie wymagałoby istnienia państwa. To może przejdźmy do tego ostatniego wątku, który jakoś z tą dehomogenizacją obrony narodowej myślę ściśle się wiąże, czyli ich wizji świata tysiąca Liechtensteinów i poparcie dla
secesji, rozpadu większych państw na mniejsze organizmy. Dlaczego według Hoppego libertarianie powinni być miłośnikami secesji właśnie? Ja może troszeczkę doprecyzuję. U Hoppego właściwie znajdujemy takie dwa secesjonistyczne scenariusze, dwie secesjonistyczne strategie i ta słynna Europa tysiąca Liechtensteinów to jest tylko jeden z tych scenariuszy. Zostańmy na razie przy niej. Cała koncepcja polega na tym, że mówiąc hasłowo, małe jest piękne. Zalety mniejszych jednostek państwowych w stosunku do większych są liczne i żeby wymienić tylko najważniejsze, to podajmy dwie stricte ekonomiczne. Pierwsza to taka, że jak mówi Hoppe, dezintegracja polityczna sprzyja integracji ekonomicznej. Mniejsze państwa są mniej samowystarczalne ekonomicznie niż państwa większe, dlatego są ekonomicznie motywowane do tego, żeby prowadzić politykę wolnohandlową, swobodnego przepływu towarów i usług. Natomiast państwa większe w większym stopniu są w stanie zaspokajać potrzeby swojej populacji, korzystając z zasobów znajdujących się wewnątrz nich. Stąd są w większym stopniu podatne na prowadzenie polityk protekcjonistycznych, czy szerzej mówiąc antywolnohandlowych, żeby użyć takiego prostego przykładu, kiedy Stany Zjednoczone albo Rosja wprowadzają jakieś bariery celne czy inne ograniczenia w handlu, to mogą sobie na to spokojnie pozwolić, ponieważ wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie umrze z głodu, na przykład na skutek wojny handlowej z Chińską Republiką Ludową. Gdyby tymczasem ustanowić, bo ja wiem, niepodległą republikę Auburn, dotychczas w stanie Alabama, to mieszkańcy takiej niepodległej republiki, niewielkiego, czy powiedzmy średniej wielkości miasta amerykańskiego południa, mogliby już zacząć cierpieć głód, gdyby taka niepodległa republika Auburn wstrzymała handel z zagranicą albo uwikłała się w jakiś konflikt handlowy. Z tego powodu te mniejsze państwa są z natury bardziej liberalne. Poza tym, i to jest drugi argument ekonomiczny, małe też jest piękne pod tym względem, że łatwiej jest obywatelom migrować, łatwiej jest głosować nogami, wybierając dla siebie korzystniejszy reżim prawno podatkowy, po prostu dlatego, że odległość do przebycia jest mniejsza. Gdyby na przykład, daj Boże, powstała niepodległa Republika Górnośląska i nie daj Boże zaczęła wprowadzać jakieś wysokie podatki, to ja mieszkając w Katowicach mógłbym się wtedy przeprowadzić do Sosnowca, który znajduje się jakieś 3 km od miejsca, w którym siedzę. Mógłbym, nie zmieniając nawet towarzystwa i powiedzmy knajpy, do której w normalnych warunkach chodzę na piwo, mógłbym się cieszyć lepszymi warunkami podatkowymi i generalnie lepszym z mojego punktu widzenia reżimem prawnym. To generuje pewnego rodzaju konkurencję, nie tak doskonałą jak konkurencja rynkowa. Konkurencja pomiędzy państwami nigdy nie jest tym samym, co konkurencja na wolnym rynku, ale dalej jest to konkurencja dużo intensywniejsza, dużo bardziej realna niż na przykład wychwalana w pracach teoretyków wyboru publicznego. Konkurencja pomiędzy jednostkami administracyjnymi, stanami, landami i tak dalej w państwach federalnych. Dlatego najlepiej byłoby właśnie, mówi Hoppe, powrócić do średniowiecza w pewnym sensie, to znaczy przywrócić taki policentryczny porządek, w którym nie ma już dotychczasowych państw narodowych. Są setki, a może tysiące niewielkich, niezależnych jednostek politycznych. Byłby to według Hoppego świat bezprecedensowego rozwoju, dobrobytu i zakresu wolności, jakim moglibyśmy się cieszyć. Ale to jest, jak mówię, tylko jeden scenariusz. Drugi scenariusz, który Hoppe proponuje, to jest secesjonizm bezpaństwowy. Taki wprost libertariański, w porównaniu z którym ten wariant Europy tysiąca Liechtensteinów, który w ujęciu Hoppego
taktycznie polega na sprzymierzeniu się libertarian z różnymi ruchami niepodległościowymi o charakterze narodowym czy w szerokim tego słowa znaczeniu nacjonalistycznym. W porównaniu z tym ten wariant stricte libertariański, bezpaństwowy, jest bardziej radykalny. Co prawda już te 1000 Liechtensteinów brzmi bardzo radykalnie, ale jak wiadomo, Hans Hermann Hoppe nie jest myślicielem, który by się zbytnio mitygował kryteriami centryzmu, mainstreamowości czy poprawności politycznej, więc bardzo radykalne koncepcje robią u niego niekiedy za warianty minimum. I tak jest też w tym przypadku, bo 1000 Liechtensteinów to jest wariant minimum u niego. Wariant maksimum to jest secesjonizm stricte libertariański, to znaczy gromadzimy pryncypialnych antypaństwowców na jakimś terenie, następnie zdobywamy na tym terenie większość, potem ogłaszamy secesję od państwa matki, no i liczymy, powołując się na opinię publiczną, na brak agresji z naszej strony, że nie zostaniemy napadnięci i będziemy mogli sobie gdzieś na uboczu życia wielkich państw taki nasz niepodległy, wolny akapistan, że tak powiem, utrzymać. Okej, to może na tym zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za omówienie tych wszystkich wątków. Powiedz może, czy jest jakieś miejsce w internecie, gdzie można by znaleźć Twoje wszelakie publikacje naukowo-publicystyczne? Dokąd możemy odesłać naszych słuchaczy, nasze słuchaczki? Chyba nie mam zaktualizowanego ResearchGate'a. Będę musiał to zrobić. Właściwie jest to dobry bodziec do tego, żebym to zrobił w końcu, więc myślę, że na to się możemy umówić, żeby był jakiś jeden link pod filmikiem. Na pewno promocja mi się przyda. Bardzo dziękuję. Okej, to do tego zaktualizowanego już ResearchGate'a przy publikacji podcastu zalinkujemy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym przypomnieć o tym, że na stronie dołączmises.pl można pobrać elektroniczną wersję książki Hansa Hermana Hoppego Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Oprócz tego proszę pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, żeby wszelakie nasze materiały multimedialne Państwu nie umknęły. Nasze podcasty są też oczywiście dostępne na innych platformach podcastowych, przynajmniej na razie, takie jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Dziękuję również.